Czy Lublin to bezpieczne miasto, pana zdaniem? Tak, ja myślę, że bezpieczne, mimo kilku pobić, jakich byłem, że tak powiem, obiektem. Myślę, że bezpieczne. Za dużo trochę widzę na ulicach nieciekawych rzeczy. Ja osobiście się nie boję, nie wiem dlaczego się nie boję. Fakt, że nie chodzę w takie dzielnice, nie bardzo na pewno. Czy 1 maja pod dworcem. Boję się wychodzić wieczorem z domu. Boję się napadów, wyrywania torebek, innych rzeczy, zrywania łańcuszków z szyi czy innych ozdób. Niebezpieczne jest miasto. Jest za mało patroli policyjnych. Odpowiednio wynagradzać policję i więcej personelu. Ja tak właśnie jestem z dojazdem w Lublinie i sądząc tutaj po tym, jak Lublin wygląda, to tak chyba średnio bezpiecznie spacerować wieczorem, bo tak na przykład patrząc na chodniki, to chyba widać, że jakieś duże fale młodzieży imprezującej wracają. Także z jakichś właśnie nocnych dyskotek, także pod tym względem myślę, że nie, ale jest sporo patroli policyjnych, straży miejskiej, także wydaje mi się, że te miejsca są jakoś patrolowane. Nie chodzi się po nocach, to? To jest wszystko okej. Okay. Ale pan ocenia pracę lubelskich policjantów? No nie za bardzo. Jest ich widać tylko na ścieżkach rowerowych i szukają nie wiadomo czego, jak się powie o kwestii usprzątnięcia śmieci, bo tam w niektórych miejscach przy ławeczkach zapełnione kosze na tym, to nie są od tego, mówią. Czy mam dobrze torebkę? Mocno. Nie chodzić po ciemnych ulicach, bo są niestety niebezpieczne niektóre. Ale ja się czuję. Raczej sama nie wychodzę, rzadko kiedy. Raczej w mecie wychodzę.